Ostatnią, trzecią publikacją, którą w spisie lektur umieściłem autorstwa Zofii Rydet, jest ostatnio wydana książka pod tytułem Zapis. Być może, jeżeli ktoś z Was nie ma żadnej książki o Zofii Rydet, to należy zacząć od tej publikacji. Jest duża, jest ciężka, jest pięknie wydana, ma w sobie mnóstwo fotografii i bardzo, bardzo dobrych tekstów. Oprócz tego ma także zdjęcia dokumentalne, jak wyglądała pani Rydet ze swoim aparatem, chodząc po tych wsiach, wchodząc do domów starszych ludzi. Naprawdę publikacja jest unikatowa. Trochę mi, wiecie, brak słów, bo ja boję się spłaszczać takie obrazy i takie publikacje. To jest coś, co myślę, że każdy powinien w zaciszu domu przeżyć. Zrobić sobie herbatę i poświęcić kilka wieczorów, żeby odnaleźć się w tym świecie, w tych fotografiach, w tych tekstach. I jako ciekawostkę powiem, że wstęp, wybór zdjęć i tekst napisał Wojciech Nowicki, autor, i tutaj spontan, autor esejów o fotografii Dno oka. Jest to kolejna książka, której w spisie lektur nie znajdziecie, bo spis lektur jest poświęcony tylko albumom, książkom z fotografiami bardziej. Jest to być może najlepsza książka, która jest do czytania o fotografii w Polsce. Bardzo serdecznie polecam. Oczywiście tu się znajdują też fotografie. Mi się wydaje, że jak będę robił kolejne upgrade'y spisu lektur, będę robił takie działy, w których będę umieszczał, a takich książek też mam dużo, książki do czytania o fotografii. Tymczasem Zofia Rydet, Zapis socjologiczny, książka Zapis, 1978 rok, 1990, tekst i wybór zdjęć Wojciech Nowicki. Polecam serdecznie. Życzę miłego dnia. Link ze spisem lektur do pobrania pod filmem. Do zobaczenia na warsztatach Miło Fotografii i w Szkole Karola od października. Cześć.